Teatr Polskiego Radia przedstawia sztukę Tadeusza Rittnera Głupi Jakub. Dwa, cztery. Cztery, pięć. Pięć, trzy. Trzy, sześć. Sześć, dwa. Dwa, pięć. Pięć, trzy. Sześć, jeden. Trzy, sześć. Grasz czy nie grasz? Co, duszyczko? Co? Ależ gram. Jak? Przepraszam. Pomyliłam się. Trzy, sześć. Trzy, sześć. Wiem. Nic nie wiesz. Sześć, nie pięć. Sześć, nie pięć. Przecież słyszę. Masz znowu śnieg pruszy. W zeszłym tygodniu 15 stopni ciepła. A teraz to przeklęte powietrze zrujnuje mnie zupełnie. No bo ty bierzesz sobie wszystko tak do serca. No ty nie, rozumie się. Bo masz wszystko ode mnie. Ale mnie nikt nie daje, tylko ziemia. Rozumiesz? Ziemia. Ona się czuje u nas jak u siebie. Teraz chodzi sobie pod oknami i śpiewa. Kto? Hania. Panna Hania. Kto jest muzykalny? Niech sobie śpiewa. Ciekawa jestem, co byś powiedział, jakbym ja zaczęła śpiewać. Ty? Twoim głosikiem. Ale ja jestem twoją siostrą. Ot, lepiej grałabyś uczciwie. Co cię obchodzi panna Hania? Mnie? Kobieta w twoim wieku winna myśleć tylko o życiu przyszłym. Dziękuję. Przecież jesteś starą babą, nie? Za co się masz właściwie? Za młodą wenecjankę w koronkowej chusteczce. Una bellissima ragazza. La donna mobile. Dajże pokój. Grasz czy nie grasz? Gram. Dwa, pięć. Dwa, pięć. Przepraszam cię, Lolu, ale doprawdy chciałabym raz wiedzieć, co ta Hania, panna Hania, ma u nas do roboty. U nas. Doskonale. Co ma u nas do roboty? Wiem, że masz słaby wzrok. Cóż to ciebie może obchodzić? Wiem, że ona ci czyta, że dyktujesz jej listy. Przypominam sobie, jak to gęsi pasało. Gdyby prezes nie zajął się jej wychowaniem. Byle się zajął. I teraz jest sobie panią. Ubiera się jak nie wiem kto, a śpiewa pod oknami. Niech śpiewa. Z czasem będą wszyscy coś znaczyć w tym domu. Panna Hania i pan Jakub i może jeszcze ktoś i jeszcze ktoś. I wszystkim będzie dobrze. Wszyscy będą żyli jak państwo, tylko ja nie. I mój biedny mąż, nie? Nie gniewaj się, proszę. Widzisz, że mimo najlepszych chęci nie można z tobą mówić spokojnie. Jestem taka nerwowa. Czy ci źle u mnie? Nie. No więc. Graj dalej. Trzy, pięć. Pięć, cztery. Morgen. Poszanowanie państwu. I panu małżonkowi wiedzie się doskonale. Morgen. Bajeczny. Słowo daje. Pan oficer. Po coś tu przyszedł właściwie?
Tak sobie. Gracie w domino? Byłem właśnie na folwarku. Chciałem zobaczyć ci tamtego. Wszystko w porządku? Brawo. 2, 6. Czy ludzie trzeźwi? Bo to uważacie niedziela. A jak to mówią, to pańskie oko konia. Złote słowa. Bo przecież na nikogo nie można liczyć, a w niedzielę? Proszę cię, dosyć. A co ciebie obchodzi na folwarku oprócz jakiejś tam kaśki czy nastki? Feluju. Marta mogłaby naprawdę pomyśleć, że ja... Już, idź. Graj, wenecjanko, do 100 diablów. 6-5. A twemu mężowie powiedz, aby na przyszłość nie chwalił się przed ludźmi, że zarządza moim majątkiem. Pardon, ja chwaliłem? Tak, ty. Blagowałeś w gospodzie pani Katarzyny, gdzie zawsze grasz w karty. Naturalnie za moje pieniądze. To jakieś nieporozumienie. Przecież wiesz dobrze, że ja nigdy... Tak, wiem, że ty nigdy nic nie robisz. Tylko ja muszę utrzymywać ciebie i twoją żonę. Bardzo proste. O. No czy nie? Ja ci daję mieszkanie, wikt, ubranie, nawet pieniądze na tytoń. A ty za to bąki zbijasz. Tak czy nie? Znowu żarty. Wcale nie żarty. Przecież sam chyba nie wierzysz w swoją pracę czy jakieś tam obowiązki. Ale mój kochany, na co ta cała dyskusja? Tobie trzeba powtarzać od rana do nocy, że nic nie robisz, bo mógłbyś dostać manii wielkości. A więc ja ciebie utrzymuję. Tak czy nie? Tak. Tak? No ale mówię przecież o tak. Proszę cię, idź nareszcie. Owszem. Idę, jeśli sobie życzysz. I tak nie mam czasu. To jest, mam czas, ale nie chcę przeszkadzać. Moją szamę. Siąc. Po co ten człowiek właściwie żyje? Odpowiedz, że skoro pytam. Cóż mam ci odpowiedzieć? 6-3. 6-3. Czego? Ja przyniosłam... Proszę poczekać. Zaraz. To jest ty. Gdzie moje buty? To tylko Hania. Tylko. Nie mogę przecież w pantoflach. Zaraz. Gdzie moje buty? Pomóż mi. Gdyby kto widział, dla takiej tam dziewczyny, córki furmana. Mój Boże, przecież ona u ciebie służy. Dosyć. No i co z tego, że służy? Ja jestem dla wszystkich kobiet grzeczny. Rozumiesz? Proszę. Niechże pani wejdzie. Przepraszam państwa, chciałam tylko... No bliżej, boi się pani? Poczta nadeszła już przed południem, ale została u ogrodnika. Pewnie Mikołaj śpieszył się na sumę. A to cholota. Po co tu trzymać tylu ludzi? Już zbliża się wieczór, a ja dopiero dostaję pocztę. Przecież mogą być ważne rzeczy. O, dzisiaj nie ma nic ważnego, tylko gazety. Czy mogę zaraz czytać? Potem. W niedzielę nawet listy nie przychodzą. Gazety przeczyta mi pani po kolacji. Która godzina? 4:30. O, jeszcze tak widno? Przecież już 13 kwietnia. Od 10 dni słońce jest pod znakiem barana. Co pani mówi? Na pewno, przecież wiem. Dzień dzisiejszy ma 14,5 godziny, a noc... Nauczyła się pani kalendarza na pamięć. Panna Hania jest naturalnie jeszcze dumna z nauki. Bo dopiero co ukończyła szkołę. Fe, Marto, nie bądź zazdrosna. Zazdrosna? Ja naturalnie wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Wielu rzeczy. Gdzie mi się tam mierzyć z wielmożnym państwem? Dziś jest strasznie dużo w gazecie, więc po kolacji mogę czytać. A, może pani, może. Ot, widzi pani, według pani kalendarza jest niby od miesiąca wiosna. A tam śnieg pruszy. Nie, teraz nie. Już słońce świeci. Świeci. Ale czy na długo? Proszę pana szambelana, to wszystko jedno. Przecież czuć wyraźnie, że najgorsza bieda minęła. Jak się porządnie odetchnie. Jakub oprowadzał po całym gospodarstwie tego Anglika, co przyjechał względem maszyny parowej.
Kto oprowadzał Anglika? Jakub. Pan Jakub. Pan rządca. Naturalnie. Patrzcie. On tak sobie, panie, na własną rękę. On oprowadza obcych po moim gospodarstwie. On przyjmuje, on występuje jak gospodarz. Jakby wszystko było jego. Maszyna i pieniądze, za które ją kupiłem. I wszystko, wszystko. Była pani przy tym? Nie, ja tylko widziałam z daleka. Poczcie go, mulokos. On to będzie udawał? Prawda. Pani była w ogrodzie. Pani śpiewała pod oknami. O, przepraszam. Za co? Dlaczego nie ma pani śpiewać? Lepsza to rozrywka na niedzielę niż gra w domino z moją siostrą. Czy może być głupsza gra na świecie? Ale Marta lubi ją namiętnie. To nieprawda. No więc po co grasz? Czy ja cię zmuszam? Rączki całuję, panie dobrodziejce. Dzień dobry. Do nóg się ścielę panu szambelanowi. Nie widzieliśmy się cały dzień. O, to straszne. Ale nie jestem temu winien. Jak się masz, Hanka? Usiądź. Jesteś straszny, gdy tak rzucasz się po pokoju. Hania ma paradną suknię niedzielną. Nie ma w ogóle sukien niedzielnych. A skąd ją masz? Od nami koniec. Założyłabym się, że od panny prezesównej. Pewno. Zresztą i fryzura taka jak u panny prezesównej. A tobie co do tego, a? Więc cóż mi powiesz, młodzieńcze? Co zaszło nowego? Nic, przecież jest niedziela. A prawda, był przedstawiciel tej firmy angielskiej, od której kupili maszynę. Był u ciebie. Wszystko już wiem. Znam maszynę, jakbym ją sam wynalazł. Twoją maszynę, co? Ty ją kupiłeś. Ach tak? No cóż na tym zależy? To jest naturalnie pańska maszyna, ale ja ją mam tu, w głowie i to mnie cieszy. Ciebie wszystko cieszy. Zbadałem jej wnętrzności. Mogę panu objaśnić całą historię, jeśli pan pozwoli. System opiera się na tym, że... Popraw sobie krawat. Widziałem już dawno rysunki w pewnym czasopiśmie. System polega... Twoja twarz błyszczy. Nie rozumiem, jak można się dziś pocić. Nie, czy mi pan szambelan nareszcie pozwoli, żebym mu objaśnił maszynę. Nie mów ciągle o sobie. Nie wyobrażaj sobie Bóg wie czego, jeżeli o niczym nie masz pojęcia. Przepraszam. Ten Anglik strasznie się zdziwił, że ja się tak znam na rzeczy. Gdyby pan wiedział, jak mu się wszystko podobało. Byłem z nim wszędzie, pokazałem mu całe gospodarstwo. Powiedział, że wzorowe urządzenia i... O, mówisz. Aha. Teraz pojmuję, że jesteś dumny. A jestem, jestem. Czy możesz mi podać choć jeden rozsądny powód, dla którego jesteś w tak dobrym humorze? Powód? Człowiek inteligentny wie zazwyczaj, dlaczego się śmieje. A ja nigdy nie wiem. Otóż to, quod erat demonstrandum. Ano, ja nie umiem po łacinie. Ale pan także nie zna powodu, dlaczego jest pan taki zły. Co mówisz? Nic. Nie drażnij mnie. Radzę ci. Ja chciałbym tylko wiedzieć, dlaczego pan szambelan nie jest ze mnie zadowolony. Co? Zadowolony mam być? Tak jak ten komiwojażer angielski, nie będę ci kadził, to pewne. Za spełnienie swoich obowiązków dostajesz ode mnie pensję. Jesteś po prostu moim rządcą. No i za całą twoją mądrość zapłaciłem. Za wszystko, co umiesz, począwszy od ABC, a skończywszy na agronomii, zapłaciłem. Za ciebie całego zapłaciłem. Tylko nie imaginować sobie Bóg wie co, monsieur. Ach, znowu jest ciepło na świecie. Ciepło. To znaczy, że w pani jest ciepło. Czy pani się perfumuje? Nie. Nie. Ile pani ma lat? 20. To jest z powietrza. Co jest z powietrza? Ten zapach. Nie, ja się nie perfumuję. Naprawdę robi się ciepło. Już naprawdę jest wiosna. Sam to czuję. Teraz. Dopiero teraz. Bo przedtem byłem w pokoju tylko z moją siostrą.
Pójdę trochę na werandę. Rzeczywiście trzeba. Gdyby i pani miała ochotę nalikać się trochę świeżego powietrza. Czy mam i z tobą, Karolu? Niech będzie. Siostrzyczka zawsze za nim. On jest dzisiaj taki zły? On jest dzisiaj taki przyjemny. Nie dla mnie. Bo ty jesteś głupi. Ach, ty. No idź już, idź. Nie dotykaj mnie. No ślicznie hałasuj, żeby ludzie się zbiegli. A co mi tam? Niech się zbiegną. Niech wszyscy wiedzą, że my się kochamy. I tak wcześniej czy później muszą się dowiedzieć. A, później. No tak, później. Im będziesz głupszy, tym dłużej będziesz czekał. Może w ogóle ciebie nie wezmę? Przecież ty i tak jesteś moja. Chwal się. No proszę, chwal się. Ja już od dawna tego żaluję. Zaraz potem żalowałam. Haniu, to nieprawda. Dlaczego ciągle irytujesz starego? No on się sam irytuje. Nie da mi powiedzieć słowa. Nie umiesz wchodzić do pokoju. Zaraz się widzi, że wracasz prosto od roboty. Albo to wstyd, że człowiek pracuje? On mnie się pyta, czy to moja maszyna. No naturalnie, że moja, bo ja nią pracuję. A czy on dał na nią pieniądze, czy kto inny, nic mnie to nie obchodzi przy pracy. On musi dopiero okno otworzyć, żeby się dowiedzieć, czy jest wiosna. A ja cały rok przeżyłem z wszystkim, co tam rośnie i z mrozem walczy. I mów sobie, co chcesz. Jak poczuję ten zapach pól z daleka, to wiem, że to moje. Będzie twoje, jak będziesz miał rozum. Co? O czym mówisz? A, o tym. Zawsze o tym. No, kiedy ja w to w ogóle nie wierzę. No nie wierzę. A chciałbym dowiedzieć się raz prawdy. Czy on jest moim ojcem, czy nie jest? Opowiedz, jak myślisz. To wszystko jedno. Jak to? A jak możesz mówić, że to wszystko jedno? Bo tu przecież chodzi o to, czy on chce być twoim ojcem, a nie czy jest nim naprawdę, rozumiesz? Nie. Oj, ślicznie. Gdy raz coś w życiu zrozumiesz, to mi powiedz. Kiedy ja chcę, no chcę koniecznie wiedzieć, czy on jest moim ojcem. Taka ciekawość nie ma sensu. Gdybyśmy to nawet wiedzieli na pewno, to twoja pozycja nie zmieniłaby się przez to ani trochę. Ale co mi tam pozycja? Ja chcę prawdy. A jeżeli on ci powie, że jest twoim ojcem, on sam, pan Szambelan, o, wtedy, mój kochany, pokłonię ci się nisko i wszyscy i powiedzą, ach, to syn bogatego Szambelana. Wtedy możesz się o mnie starać, głupi Jakubie. A on mi to nawet raz powiedział. Ale tylko raz. To było wtedy, kiedy mnie zrobił swoim rządcą. Pamiętaj, mówił, że jeśli mnie kiedy oszukasz, to sam siebie, bo jesteś moim synem. Ale dziś ta rozmowa wydaje mi się jakaś taka za mglą, jakaś nierzeczywista jak sen. Trzeba czekać, aż się kiedy powtórzy. Zdaje mi się, że to się nazywa adoptacja. Haniu, najchętniej wziąłbym cię teraz i zaniósł gdzieś daleko. Ja się nie dam nigdzie zanieść. Ty się jakoś zmieniłaś, Haniu. Głupi Jakubie. Jeśli mnie kochasz, bądź dla mnie znowu taka jak dawniej. Przedtem bierze się ślub? Ślub? Ależ zaraz! Po co czekać? Z tym, co umiem, dam sobie radę w życiu. Ostatecznie mogę zostać tym, czym jestem, a nie będzie nam źle na świecie. Ja nie chcę, żebyś był zawsze tym, czym jesteś. Ja ci nie dam spokoju. Ja muszę iść naprzód. Naprzód. Pieniądze wydane na moje wykształcenie nie poszły na marne, mój drogi. To bardzo ładnie, doktorze, że pan przyszedł z własnej woli, nieproszony, z przyjaźni. Ależ, panie Szambelanie. Tu, po lewej,
było znowu klucze. Tak, nic nie znalazłem. Nie jestem hipochondrykiem. A jednak to nic. Dziękuję, tym lepiej. Swoją drogą konsyliarz nie zna się na własnym interesie. No. Bo przecież byłoby dla pana korzystniej skonstatować jakieś tam zajęcie lewego pluca. Uczciwość przede wszystkim. Kochany Jakub, znów mnie dziś zdenerwował. Czym, panie Szambelanie? Sam już nie wiem. Dosyć, że znów wpadłem przez niego w pasję. Nie ma dnia, żeby mnie ten hultaj nie zezłościł. Co jest dowodem, że nie znoszę tego człowieka. Nie znoszę, rozumie pan? To fatalne, gdy ktoś nie znosi własnego syna. Konsyliarzu, ja panu coś powiem. Proszę, bardzo proszę. Gdy mi pan powie, że cierpię na katar żołądka, chociaż właściwie to mam bóle w sercu, albo gdy mi pan powie, że nie kaszlę, chociaż właściwie istotnie kaszlę, to mimo wszystko ja panu wierzę. Ale co do tej historii z Jakubem, bo przecież pan mi to wmówił. Wmówił? Przepraszam, jak to wmówił? No. Daj no pan pokój. Mam wątpliwości, których mi nikt nie wyperswaduje. No przecież dotąd pan wierzył. Od pierwszej chwili. Od czasu, kiedy pokazały się następstwa pańskiej znajomości z panią Katarzyną. Mojej znajomości? Dlaczego właśnie mojej? Pani Katarzyna była znajomą całej okolicy. Pan Szambelan był jedynym intymnym gościem. Zaręczam jedynym. Nie, daj no pan pokój. Pan zawsze w to wierzył. Zawsze. Zresztą nie byłby pan wspierał Jakuba przez tyle lat. Nie wysłałby go pan na agronomię własnym kosztem do stolicy. A przede wszystkim, panie Szambelanie, nie powierzyłby mu pan zarządu swego majątku. No tak, zrobiłem to wszystko. Ale dlaczego? Bo w końcu chciałbym w to wierzyć. Bo przecież i ja chciałbym mieć kogoś na świecie. Kogoś, jakąś istotę ludzką musi się mieć do stu diabłów. Naturalnie musi się mieć. Bo moja siostra, ta La Bella Ragazza, albo mój szwagier, ten idiota, ci ludzie emerytowani przecież się nie liczą. To są upiory. Ubodzy krewni. Znana historia. Mówię panu, to po prostu wrogi. Żadnej wdzięczności. Przez nich czuję się jeszcze bardziej samotny. Jakub jest przynajmniej młody. Co? Jak młody? A kiedy pan Szambelan zamyśla go adoptować? Nie bal się. Oto niech konsyliarza głowa nie boli. Zobaczy się. To panna Hania. Wcale niczego, dziewczyna. Tak. Wcale niczego. Grywa także na fortepianie. O, grywa także na fortepianie. Gdyby ten człowiek miał choćby jeden rys naprawdę szlachecki. Ale to zwykły chłop, nie ulega wątpliwości. O kim pan mówi? No, o kimże? O Jakubie. No, przecież matka jego pochodzi z chłopów. No tak, ale... A i lepsza krew ojca. Odezwie się z pewnością prędzej czy później. Myśli pan? Wie pan co, konsyliarzu? Pan jest jedynym człowiekiem w całej okolicy, z którym można tak uczciwie pogadać. O, to mnie cieszy, panie Szambelanie. No, bądź co bądź, bardzo to ładnie, że pan przyszedł dziś do mnie tak z dobrej woli, bez interesu. Wielu takich znajomych nie mam. Tak. No, już późno. Co to ja chciałem powiedzieć zaraz? A, o, prawda. Byłbym na śmierć zapomniał. Co takiego? Pan Szambelan wybaczy, ale... No, jakby to powiedzieć... Jesteśmy w chwilowym kłopocie. Choroba żony, wydatki. Może mi pan pożyczyć 2000 koron...
Dzień dobry. Dzień dobry. Może kawy? Co za straszna migrena. A może herbaty? Wszystko jedno. Przez całą noc oka nie zmrużyła. Z cytryną? To nie był wypoczynek, ale męka. Z rumem. Dobrze, z rumem. Masła? Co za cudne słońce. Proszę zasłonić okna. Nie ma go? Ślicznie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja także jestem na świecie. Tak, prawda, i ty już wstałaś. Cudownie. Jak się masz, Marto? No, a teraz będzie śniadanko. Co, panu Nożeniu? Kawa już gotowa. Może trochę miodu. A kiedyś pani zamierza jeść śniadanie? Ja? Ja później na ostatku. Moim bratem. O, ja zawsze na ostatku. Przede wszystkim obowiązki. A potem przyjemność. Od pewnego czasu mój brat jest prawie bezustannie z panią. Ależ bardzo. Dawniej zawsze ja siedziałam przy śniadaniu z moim bratem. A teraz... Dlaczego nie? Przestań, że nareszcie, Marto. Ja się tak cieszyłem na kawę, ale przy twoim nieszczęśliwym usposobieniu... Idę, już idę. Nie będę przeszkadzała państwu. Niech się pani nie boi, podnogaju. Niech się pani swobodnie śmieje. Ej, co za nieszczęśliwe usposobienie. No, a teraz papierosik. Na papierosa cieszę się co rano, gdy tylko otworzę oczy. W ogóle cieszę się na rozmaite drobnostki w życiu. Ale w tym domu właściwie nie wolno się cieszyć. W tym domu trzeba starannie ukrywać swoją radość. Mój szwagier myśli o mnie. A cóż mnie obchodzi, co i o kim myśli pan Szambel? No. Pasą. Ja wiem wszystko. Co pan wie? Co mój szwagier o mnie myśli? Ach, tak. Ale jakim prawem on śmie o mnie tak myśleć? Co? Czy może idzie? Jeszcze nie, ale... No więc, ja się go przecież nie boję. No naturalnie, że nie, ale tak głośno. Nie, ja zawsze mówię tak głośno. Nie zauważyła pani? To przyzwyczajenie oficerskie. Moje komendy były niegdyś sławne. Wierzę panu, ale radziła pan. Szkoda, że pani nie słyszała, jak ja komendowałem. Ha? Batalion, awajne komando, ryk, stup, batalion, heb! Ech, tak pani jest jedyną osobą w tym domu, z którą można mile pogawędzić. Czy wolno panią pocałować w rączkę? Nie słyszy pan? A? On idzie. Przepraszam. Do widzenia. Dzień dobry. Jaka ja głupia. No, czego się śmieje? Dzień dobry. A, przestraszyłem panią. Co? Troszeczkę. Czy mogę ukrajać kawałek babki? Albo może rozkaże pan szambelan chleba z masłem? Doskonale. Wybornie. Przestraszyłem panią. Pani wygląda tak samo, jak wyobrażałem sobie panią dziś w nocy. Co pan szambelan rozkaże? Nie. Niech mi pani da po prostu kawałek chleba z masłem. Co? Przed chwilą mówiłem sobie, zobaczysz, że panna Hania będzie w białej sukni. I rzeczywiście. To nie trudno było odgadnąć, bo ja nie mam dużo sukien.
Czyż nie usiądzie pani koło mnie? Owszem, jeżeli pan szambelan pozwoli. Proszę. Czy może pani już jadła śniadanie z innymi? Nie. Nie? Ślicznie. Aż czekała pani na mnie. Ja zawsze na ostatku. Bardzo, bardzo dobrze się składa. Nadzwyczajnie. Co, panie szambelanie? O, że siedzimy sobie tak co rano we dwoje przy stole, zupełnie sami. Ja zawsze się z tego cieszę. No, czemu się pani śmieje? Czy ja nie mogę raz się z czegoś cieszyć? Naturalnie. W tym domu tego nie wolno. Tu trzeba zawsze starannie ukrywać swoją radość. Czy dobrze spał pan szambelan? Naturalnie. Rozumie się. Źle? Wcale nie spałem. Ach, bo siostra pana szambelana także... Niech pani nie mówi teraz o mojej siostrze, bardzo proszę. To jest pewnie w związku z porą roku. Co? Że państwo, że pan szambelan nie sypia w nocy. To pewnie wina powietrza. Nie. To wina pani. Jestem głupi, ja wiem. Pani śmieje się ze mnie. Niech tam, niech się pani śmieje. Dziś w nocy męczyłem się jak kilkunastuletni smarkacz. Nie wierzyłem sobie, że będę miał odwagę wyznać pani to, co czuję. Całą mowę ułożyłem sobie w głowie. Wszystko frazesy. Niech się pani śmieje. Może to naprawdę pochodzi z powietrza. Z tego przeklętego zapachu wiosny. Haniu, ja mam pieniądze. Nie to chciałem powiedzieć. Panno Haniu, nie wiem, czy pani może mnie kochać. Zresztą niech pani nie odpowiada, nie. Nawet gdyby mi pani nic dla mnie nie czuła. Proszę się namyśleć, bo ja panią kocham od chwili, w której pani weszła do naszego domu. Tak, tak. Pani wie o tym. Pani o tym wiedziała od samego początku, co? Pani mnie obserwowała. Zwariować, po prostu zwariować. Haniu. Ach, nie. Nie. Więc niech mi pani powie swoje życzenia. Niech pani powie cokolwiek, co pani pragnęłaby mieć. Nie. Kupię pani wszystko. Wszystko, co pani lubi. Jeśli pani chce, kupię pani powóz, konie, palac, wieś. Co? Niech pani wskaże. Nie. Dlaczego nie? Niech pani żąda. Wszystko pani dam. Tyle lat żyłem jak lichwiarz, a nie jak szlachcic. Dlaczego? Tylko po to, żebym mógł do ciebie. Może ktoś wejść? Niech się pani... Nie chcę pani niepokoić. Niech pani namyśli się rozsądnie i potem niech pani zażąda ode mnie czegoś, co kiedyś bardzo dawno opowiadali pani jako bajkę. Mnie nikt bajek nie opowiadał. Haniu. Czego pan szambelan chce właściwie? Ciebie. Pan szambelan chce się ze mną ożenić? Ożenić. Czy nie? Pani jest droga, panno Haniu. Nie rozumiem. Tego nie spodziewałem się. Przyznam otwarcie. Nie rozumiem. Niech pani dobrze rozważy, co pani ryzykuje w tej chwili. Rozważyć? Pani jest... Co? Pani jest trochę nieostrożna. Pani wybaczy, ale nie jestem młodzikiem i znam się na cenach. Zdaje mi się jednak, że cena pani... jest przecież troszeczkę za wysoka i mógłbym... Proszę o trochę czasu do namysłu. Pani się śmieje? No przecież pan szambelan mi się oświadczył. Co? No przecież ja się pana nie oświadczyłam. Nie. Więc na co potrzebuje pan czasu do namysłu? Ma pani rację. Rzeczywiście nie potrzebuję namysłu. Mogę pani powiedzieć zaraz, że... Że co? Że nigdy nie narażę się na śmieszność. A, naturalnie. Pan szambelan wstydziłby się przed siostrą, szwagrem i przed całą rodziną. Przed całym światem. Słyszę już, jak głupi ludzie szepczą. Wiecie, wiecie, stary szambelan ożenił się z... Nie, holo to jakaś. Nie zrobię wam tej radości.
panno Heniu. Niech się pani... Przecież nie na panią krzyczałem, tylko... Panu szambelanowi wszystko wolno. Heniu... A, to pan doktorze. Ja, dzień dobry. Uniżony sługa. O, pan szambelan, widzę, zirytowany. No ale wszystko skończyło się dobrze, chwała Bogu. Co się skończyło? No, pojedynek. Jaki? Byłem właśnie na górze. Jakub jest w swoim pokoju, ma się wybornie. Jakub? Co? Jakub się bił? Czy pani jest niedobrze? Nie. Mówię, że nie. A to historia. Jakub? Patrzcie go. O czymś podobnym nigdy nie myślałem. No a ten drugi? Syn prezesa. Chwała Bogu, skończyło się nieźle. A co tam dobrze czy źle, mniejsza o to, ale... Doktorze, czy pan nie rozumie, dlaczego mnie ta rzecz cieszy? Syn chłopski nie pojedynkuje się. Rozumie pan? Teraz wierzę. Teraz pan wierzy. Nie będę panom przeszkadzać. Moja krew. Konsyliarz wcale nie wie, jakie to dla mnie ważne. No, a o co poszło? Pewno kochany Izio, ta małpa, powiedział coś o niezgrabnym zachowaniu się Jakuba, o jego... Nie byłem przy tym, ale o ile mi wiadomo, uwaga Izia odnosiła się do pana. Do mnie? Tak jest. Zresztą to obojętne. Najważniejsze jest to, że ma pan syna, panie szambelanie. Syna, który stanął w obronie czci pańskiej i tego domu. Ten syn dał wszystkim nauczkę. Przypomniał ludziom, ależ że... Ludzie wcale nie wiedzą, że Jakub jest moim synem. A to niech im pan powie. Niech pan uzna wreszcie otwarcie Jakuba. Bił się za mnie. Za mnie. Za pana. Teraz ma pan dowód? No, co się zaś tyczy adaptacji, panie szambelanie, to pomogę panu najchętniej przy załatwianiu wszelkich formalności. Pan odchodzi? Bardzo przepraszam, ale jestem bardzo zmęczony. No przecież taki pojedynek musi być dla lekarza czymś zwykłym. A uniżony sługa pana szambelana. Jakubie. Mój. Teraz wszystko zależy od ciebie, rozumiesz? Wszystko. Teraz możemy należeć do siebie, jeżeli tylko będziesz mądry. On jest dumny z ciebie. Słyszałam, jak cię chwalił. Teraz uzna cię z pewnością. Pamiętaj, jeżeli znowu zrobisz jakieś głupstwo, jeśli... Muszę z tobą pomówić. Co znowu? Biłem się z synem prezesa i... Ach, to wszystko jedno, z kim się biłeś. Dość, że znowu cię mam. A teraz błagam cię, uważaj. Jeżeli szambelan cię uzna, będę twoją. Uważaj. Ty mnie jeszcze nie znasz. Ty nie wiesz, co mogłabym zrobić z rozpaczy, gdybyś znów coś popsuł. A ja ci mówię, Haniu, ty uważaj. Czego chcesz? Pojedynkowałem się dlatego, że... Izio powiedział... Co powiedział? Nie jestem w stanie powtórzyć tej podłej... Cóż mnie obchodzi, że o mnie mówią podłe rzeczy? A ja chcę wiedzieć prawdę. Izio powiedział, że jesteś kochanką szambelana. Nie jestem kochanką szambelana. I ty to mówisz zupełnie spokojnie? To ciebie nie oburza? Nie jestem kochanką szambelana. Wierzysz? A więc dlatego biłeś się, głupi Jakubie. Naturalnie. Za mnie. Za mnie się biłeś. Kocham cię, Jakubie. Tylko ciebie. Ale... Co ale? Ale wyjdę za pana. Ty możesz być panem tu. Ależ ja dotąd nie wiem, czy szambelan jest moim ojcem. Tak powiedziałem. Tak musi być, bo inaczej... Co? Mów ze mną otwarcie. Muszę się widzieć z panem szambelanem, tak? No mam do niego interes. Jakubie, interes. Przyszła twoja matka. Matka. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, dzień dobry. Prosimy. Ja tylko na chwilę mam interesik do pana szambelana. Czy jest w domu? Jakub. Pani pozwoli, że się na chwileczkę oddalę. Obowiązki gospodarskie. Proszę się oddalić.
Bardzo mi było przyjemnie. Dlaczego matka chce? Tego, co mi się należy, 25 guldenów i 60 centów. Tu chodzi o to, że wyczerpałaś już moja anielska cierpliwość. A, co to za elegancki obrus. Dość długo czekałam. Wasz oficer umie pić, ale nie umie płacić. Tu chodzi o pana porucznika. No, rozumie się. Bardzo jestem ciekawa, czy raz przecie dostanę pieniądze. Gdzie jest pan szambelan? Ładny placek. Dać matce kawałek? A niech tam, tylko nie dużo, tylko... Nie, a no. Co do długów pana porucznika, to już sam tę sprawę załatwię. Ty? Patrzcie. Ja muszę mieć porządek w kasie. Jesteś się o to nie troszcz, nie mieszaj się w to. No ale po co to chodzić z takim głupstwem do samego pana szambelana? Z głupstwem? To mi się podoba. Do samego pana szambelana. A czy to jest od kiedy pan szambelan mnie zna? Jak był jeszcze w tym wieku, co ty rozumiesz? Hmm? On był właśnie taki młody jak ty. Zresztą ty szanuj, bo był weź twoim dobroczyńcą, twoim... Moim ojcem. Co? O? Gdzie tam? Nie wiem, no to znaczy, jakby ci to powiedzieć. Matko, prawdy, prawdy. Czego chcesz? Co to mi się naraz stało i co to za zuchwałość stawiać mi takie pytania? Smarkacz jakiś. Ja muszę się nareszcie dowiedzieć, kto jest moim ojcem. Dlaczego musisz? Co to znaczy musisz? Czy ten jest ojcem, czy kto inny? Mój Boże. Ojciec nie jest najważniejszy. Ja jestem pierwsza. Ja. Mnie zawsze miałeś. Ja o tobie myślałam i cierpiałam i za ciebie się wstydziłam, a? Czego chcesz właściwie? Doktor jest twoim ojcem. Co? No tak, doktor. A dlaczego mi matka przedtem tego nie powiedziała? Gdybyś się był pytał, tak. Teraz mam prawdę. A to masz dużo. Winszuję cię. Ten ojciec zapisze ci z pewnością swoje miliony. No, szambelan to co innego. To wielki pan, bogaty pan. Szambelan jest twoim dobroczyńcą. Wziął cię do swego domu. No, a dlaczego, kiedy nie jest moim ojcem? Jak to? Kto płaci, ten jest ojciec. To trudno. Doktor Biedaczyna był zawsze goły jak święty turecki. Był wtedy zaręczony. A teraz ma dwie córki i żony suchotnicy, Bóg wie ile długów. No, musieliśmy tak zrobić, aby pan szambelan był ojcem. To trudno. Pan szambelan jest najstosowniejszym ojcem. Straszne, straszne. Czego chcesz? Czy cię tak źle na świecie, że koniecznie musisz ojca mieć, co? Masz wszystko u pana szambelana. Bo to i pozycja, i dom śliczny, i eleganckie towarzystwo, i dobry wikt, a bardzo dobry wikt, bardzo dobry. A tego placka może mi już nie dawaj, chyba że dobrze. Ja sama ukroję sobie maleńki kawałeczek. No, no ale nie zapomnij, Jakubie, względem tych 25 guldenów. Dobrze, tak. Mm, 60 centów. Mm. O. Bardzo dobry placek, pan Haniu. Smakuje pani? Mm-hmm. Jakubie, pan szambelan kazał ci powiedzieć. Jakubie, nie słyszysz? Co mu jest? Głupi jak zwykle. Taki rozdrażniony. Z głupoty. Muszę iść. Padam do nóg. A żebyś nie zapomniał. Dobrze. Jakubie! Stańże i słuchaj, kiedy do ciebie mówię. O czym mówiłeś z matką? O różnych sprawach. Tobie coś jest, ty coś ukrywasz? Tak. Co? Powiedz. O, jak ja się ciągle o ciebie boję. Ciągle drżę z niepokoju. Co ty mógłbyś zrobić, zepsuć, zniszczyć? Jak lubię. Mówiła mi matka, że... Cicho. A... Winszuję ci, bohaterze. No, muszę przyznać,
że całe to zajście sprawiło mi pewną satysfakcję. Bardzo się cieszę. Wprawdzie czuć się do formy, no ale mniejsza o to. Zachowałeś się jak trzeba. Bardzo dobrze. Ach, to drobnostka. Drobnostka. Ja przecież nie przeceniam ważności faktu. Ale bądź co bądź, możesz być trochę dumny, co? A, z tego? Z tego. Widocznie, że nie bardzo cię to cieszy, że jestem raz naprawdę z ciebie zadowolony. No ale dajmy temu pokój. W każdym razie wiem teraz, że umiesz tak postępować, jak się postępuje w naszych sferach. I to wpłynie pomyślnie na twoją przyszłość. Bo przecież to zmieniło niejako nasz stosunek. Tak. Nasz stosunek się zmienił. Ale nie tylko przez to, co pan myśli. Moja matka była tu przed chwilą i powiedziała mi wszystko. Co? Jesteś chory, Jakubie. Idź, połóż się do łóżka. Co ci powiedziała matka? Jakubie? Że pan nie jest moim ojcem. Co? Pan nie jest moim ojcem. Nie. Więc kto? Doktor. Jakubie. Kłamstwo. Zresztą, jak chcesz. Jeśli ci matka powiedziała, cóż to mnie obchodzi? Cóż mi to szkodzi? Ale że ty możesz o tym mówić tak spokojnie. Przecież to prawda. Dosyć. Adie, możesz sobie pójść. Twoja czerwona, chamska twarz, twoja ordynarna natura, to jest po prostu niesłychane, że mogłeś mi coś podobnego powiedzieć. To prawda. Ale ja ci powiem. Ja ci powiem, że ty nie masz serca. Za to wszystko wyświadczyłem ci niesłychanie dużo dobrego i to jest twoja wdzięczność. Przecież ja nie jestem winien. Ty mnie nigdy nie kochałeś. On nikogo nie kochał. Ach, tak. Tak. Boże. Głupi Jakubie. On był dla mnie zawsze niesympatyczny. A doktor to zwykły oszust. Punktum. On już dla mnie nie istnieje. Nie chcę go widzieć na oczy. Co pani na to, panno Hani? Nic pani nie powie? Nic nie wiem, panie Szambelanie. Siedzi pani milcząca, zimna, obojętna. Niechże pani choć trochę mnie pocieszy. Przecież ja nie mam nikogo. Cóż mam powiedzieć? Pan Szambelan ma krewny. Tak, dziękuję. Rzeczywiście. Radzi pani, żebym teraz zagrał sobie w domino z moją siostrzyczką. Wszyscy ludzie są mi niesympatyczni. Tylko pani jest wyjątkiem. Tylko pani. Bardzo mnie to cieszy, panie Szambelanie. Niech pani tak nie mówi. Pani wie i tak bardzo dobrze. Dziś rano wszystko pani powiedziałem. Proszę. Czym mogę służyć? O, rozumiem. Ciężko obraziłem panią dziś rano. Panno Haniu, pani przebaczy. Pani musi przebaczyć. Panno Haniu, mówiłem, że cena pani jest za wysoka. To nieprawda. Za panią nie można za drogo zapłacić. Pani jest najpiękniejszym darem, jakim mnie mogło życie obdarzyć. Tak. Ale ożenić się pan Szambelan ze mną nie może. Nie? Dlaczego nie mogę? Bo pan nie chce być śmieszny. Wszystko uczynię, wszystko, bylebyś była moją. Och, wtedy będę drwił ze wszystkich, którzy teraz ze mnie szydzą. Wtedy będę się śmiał z Jakuba. Tak, z niego się, niech się pan śmieje. Z niego! Haniu, chcesz być moją żoną? Będę pana żoną. Powiedz, kochasz? Tak.
tak, panie Szambelanie? Nie, nie tak. Powiedz tak po prostu. Kocham cię, Karolu. Kocham cię, Karolu. Dwa, cztery. Dwa, cztery. Cztery, sześć. Cztery, sześć. Sześć, osiem. No grasz czy nie grasz? Gram, gram. Strasznie gorąco. Mnie na tym nic nie zależy, ale jeżeli gramy, to grajmy porządnie. Trzy, sześć. Czujesz ten zapach? Od lipy w ogrodzie. Kwitną przecież co roku. No nie pij tak dużo. Dawniej nie piłem nigdy. Dlatego też bywałeś o wiele mądrzejszy. A teraz jestem narzeczony. Teraz mi wszystko jedno. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Na ciebie. Niech mnie diabli. Cóż to za wyrażenia? Postawiłem wszystko na jedną kartę. Cztery, pięć. Cztery, pięć. Sześć, dwa. Sześć, dwa. Zobaczysz, Jakub nie zostanie dłużej u ciebie. Co? Jakub nie zostanie dłużej u ciebie. Ja go nie potrzebuję. Ale on i tak zostanie. A ja ci mówię, że nie zostanie. Udajesz, jakbyś Bóg wie co wiedziała. Dwa, dwa. Co powiedziałaś? Powiedziałam dwa, dwa. Co ty wiesz o Jakubie? Dlaczego naraz zaczęłaś o nim mówić? Chcesz mnie tylko niepokoić. Chcesz tylko, żebym... Nie pij tak dużo. Piję, bo mnie drażnisz. On przyjdzie do ciebie i wypowie ci służbę. On nie może pójść. Ja przecież płaciłem za jego edukację. Żadna siła ludzka nie zatrzyma go dłużej w tym domu. Za żadną cenę nie będzie mieszkał ze mną pod jednym dachem. Z tobą pod jednym dachem? Co to znaczy? Dwa, dwa. Co ma? Co on ma z tobą wspólnego? Zresztą, cóż to mnie obchodzi? Nie jestem ciekawy. Chwała Bogu. Naturalnie. Mężczyźni nieciekawi to wielka wygoda dla was kobiet. Ale powiedz mi raz szczerze, słyszysz? Szczerze, czy Jakub... Dobry wieczór. Dobry wieczór. O co pytałeś, czy Jakub? Nic, już nic. Przecież widzisz, że nie jesteśmy sami. O, czy może przeszkadzam? Otóż nie, przeciwnie. To przeciwnie uszczęśliwia mnie, panno Heniu. Więc jeśli państwo są tak łaskawi... Państwo, ja słowa nie powiedziałem. Ach, ty. Lipy pachną. Przepraszam cię, mój Karolu, ale chciałbym naprawdę wiedzieć, czy ty to czujesz? Niby co? No, to wszystko, ten zapach, który płynie z ogrodu. Ja mam także nos, jeżeli pan porucznik pozwoli. W ogóle jeszcze nie jestem starym mamutem. Kochany Karolu, czy nie poprosisz pana porucznika, żeby wypił z tobą kieliszek wina? Mm. Tu jest trzeci kieliszek. Państwo są bardzo łaskawi. No i powiedz teraz, Lolku, czy nie może być tak zawsze? Ten miły, serdeczny stosunek. Siedzimy sobie tak razem, przyjemnie, przy jednym stole. No bo co się ma z tego, proszę państwa, jeżeli krewni ciągle się gryzą ze sobą. Dobre wino, panu Haniu, dobre. A i moja Marta jest właśnie na górze. Może także tu przyjdzie i usiądzie przy nas. No oczywiście. Jeszcze tego brakowało. Kochany Karolu, przecież jesteś szczęśliwy. Niech to wszyscy wiedzą. Niech się przekonają. Także i twoja siostra,
która była tak oburzona, gdy usłyszała o naszych zaręczynach. Oburzona? Nie, to za wiele. Tego nie można powiedzieć. Tak, tak, mój Karolu. Prawda? Niech się twoja siostra przypatrzy. Niech się nadziwi naszemu wielkiemu szczęściu. Bardzo prosimy do nas. Chodźże, Marto, kiedy prosimy, chodź. Czego sobie życzysz, Teofilu? Czego państwo chcą ode mnie? No widzisz, Marto, jak nam tu miło i dobrze. Taki ładny wieczór. Siedzimy sobie we troje i gawędzimy. Czy nie zechcesz usiąść przy nas? Ja? No tak, no nie bądźesz nudna. Prosimy o wesołą twarz. A, to bardzo przepraszam. To mi się niestety nie uda. Karolu, poproś pięknie twoją siostrę. Czego stoisz jak słup telegraficzny? Siadaj, bo nie mogę patrzeć. Dlaczego tak daleko? Dlaczego nie przy nas? Bo mi tu wygodnie, panno Hani. A gdybym chciała gdzie indziej, nie potrzebowalabym zezwolenia. Ach, tak. Tak. Zrzuć nareszcie ten szal. Przecież jest gorąco. Nie napijesz się z nami wina? No, raz, wyjątkowo. Jest taki nastrój, taki miły, taki serdeczny. A, niechże cię piorun trzaśnie z twoją serdecznością. Ja tego dłużej nie zniosę. Całej tej familii dosyć, dosyć. Kochany Karolu. Bożycie, daj mi spokój. Nie gniewaj się, Haniu. Ja przecież nie na ciebie. Ty jesteś moim szczęściem. Ale niech rodzina nie siedzi przy tym. Nie przypatruje się, bo nie będę miał nic z tego szczęścia. Ta cała historia z rodziną musi się skończyć. Wiedziałam, że tak będzie. Tym lepiej, że wiedziałaś. To jest zresztą zupełnie naturalne. Musicie sami uznać, że skoro się żenię, pobyt wasz w tym domu będzie... zbyteczny. No bo przecież ten dom będzie teraz domem mojej żony. Ależ ja nie mam nic przeciwko temu, drogi Karolu, żeby twoi krewni pozostali u nas. Przecież wiem dobrze, że są biedni. Byłoby to szkaradne z mojej strony. Przecież twoja siostra jest stara i słabowita. Mój Boże. A twój szwagier jest bez posady i bez środków do życia. Przepraszam, panno Haniu, przepraszam, ale zdaje mi się, że trochę przesadzamy. Wprawdzie pod pewnym względem, do pewnego stopnia. Krótko mówiąc, może zmienimy temat rozmowy. Prawda, Karolu, że wino poszło ci cokolwiek do głowy, co? Co cię to obchodzi? Dawniej nigdy nie piłeś, drogi Lolu. Dawniej byłeś w ogóle inny. Ale ja wiem, kto jest przyczyną twojego nieszczęścia. Tak, i nie byłabym twoją siostrą, gdybym wszystkimi siłami nie starała się powstrzymać cię od nierozważnego kroku. Tak, panno Haniu. Słucham. Panno Haniu. Pani nie jest jeszcze żoną mego brata. Rozumiecie, że nie. Będę nią dopiero za 4 tygodnie. Pani jest dziwnie wspaniałomyślna dla biednych krewnych pana Szambelana. Trochę za wcześnie. Cicho! Może przecież jeszcze pokażę pani, że... Proszę cię, Marto. A, wszyscy tutaj. Czego chcesz? Dobry wieczór, Jakubie. Może to już za późno. Pan Szambelan niedługo się położy. Pani chciała jeszcze coś powiedzieć. Z panią nie mam nic do mówienia. Zostajesz, Teofilu? Już idę z tobą, Marto. Żegnam państwa. Czego chcesz? Chcę się z panem pożegnać. Pożegnać? Jak to pożegnać? Wypowiadasz mi służbę? Co to ma znaczyć? Pan Szambelan poszuka kogo innego. Dopóki pan nie znajdzie, będę prowadził gospodarstwo. Zgadzasz się, Karolu? Czy ten pan ma prawo? Przecież zawdzięcza ci niesłychanie dużo. Zanim cię opuści, powinien ci wszystko zapłacić, co dla niego zrobiłeś. Po co ty się do tego mieszasz? Ja z nim mówię. Zwrócę panu wszystko.
ale muszę być teraz wolny, muszę. Oddam panu, przysięgam, choćbym miał na to pracować całe życie. Nie potrzebuję, daruję ci. Idź sobie. Namyśl się, Karolu. Nie puszczaj go. W interesie majątku. Co ty się na tym znasz? Co ty wiesz o moim majątku? Ja nie jestem dudkiem, rozumiesz? Ja nie jestem idiotą, którego można bezkarnie. Przepraszam. To z alkoholu. Wiem. Gdyby pan znał powody, które mnie skłaniają do... Dosyć, dosyć! Tobą się wcale nie interesuje. Jak znajdę innego rządcę, możesz sobie pójść. Ale tu trzeba by jeszcze coś innego wyjaśnić. Karolu, przecież on ci zawdzięcza całą swoją egzystencję. Ja z nim mówię. Na miłość boską, Haniu, czego ty chcesz? Przecież nie mogę się męczyć zawsze dlatego, że jako młody chłopiec żyłem z czyjeś łaski. Jak możesz właśnie ty, po wszystkim, co było, Haniu, ty jesteś niepojęta. O co ci chodzi? Daj jej pokój. Co tobie do niej? Przecież nie macie ze sobą żadnych obrachunków. Mój Boże, pan Szambelan uznałby sam, że nie mogę tu zostać, gdyby pan wszystko wiedział. Co wiedział? Co? Mów! Zresztą nie myśl, że ja o niczym nie wiem. Ale chciałbym, żebyś mi sam powiedział. Rozumiesz? Sam powiedział. Wyraźniej wszystko od początku do końca. Nie chcę żadnych głupich aluzji, tylko prawdy. Twojej, ordynarnej, chłopskiej prawdy. Hania powie panu, że... Mnie w to nie mieszaj. Panny Hani w to nie mieszaj. Jakże? Więc nie mam mówić prawdy. Właściwie to znaczy, ja i tak wiem wszystko. Wiem, że nie możesz u mnie zostać, bo potrzebujesz wolności. Tak? O to ci chodzi, o wolność. Więc poszukaj tylko następcy, a potem możesz sobie pójść. A teraz idź. Czy nie wiesz, że już jest późna godzina? Czy nie widzisz, że jestem zmęczony? Jakubie! Czego chcesz? Nic. Dobranoc. Dobranoc. To wszystko? Nie chcesz nawet podać mi ręki. Dzisiaj nie. Przecież nie musisz się ze mną żenić. Widzisz, że mimo wszystko muszę. Jakubie! Pan Szambelan chciałby jeszcze parę słów z tobą pomówić. Tak, tak, pan Szambelan, chodź, prędko, prędko. Gdzie pan Szambelan? Poszedł spać, bądź cicho. On chce ze mną mówić. Dlaczego tu tak ciemno? Ja chcę z tobą mówić. Ja, głupi Jakubie. Nie opuszczaj mnie, zlituj się. Nie mogę być sama, proszę cię, zostań. Zostań. Ty mnie jeszcze kochasz? Nie mogę nie kochać. Kochanie się nigdy nie kończy. Jakubie, czy ty nie pojmujesz? Zostałaś przecież jego narzeczoną. Tak, przez twoją głupotę. Nie rozumiem. Ty nic nie rozumiesz, Jakubie. Czy nie wiesz, że musisz zostać ze mną? Bo inaczej zginę w tym zimnie. Gdy ty pójdziesz, zamkną się drzwi żelazne, będę żywcem pogrzebana. Jeśli mnie kochasz, pójdziesz ze mną. Cicho bądź, cicho bądź. A dlaczego się boisz? Cóż ci na nim zależy, jeśli mnie kochasz? Jakubie, zaklinam cię, bądź mądry. Ja muszę tu zostać, ale i ty zostań, zostań. Tu ktoś jest! Obcy człowiek! Niech pani nie krzyczy. Tak, obcy człowiek! Teofilu! Teofilu! Zaklinam panią, niech pani nie krzyczy.
krzyczy tu Jakub. Nie. To ja. Jakub już dawno poszedł. To jest ktoś inny. Pani wie doskonale, że to Jakub, ale pani nie chce wiedzieć. Złodziej! Co się stało? Złodziej! Pani mnie chce zgubić. Marto, jesteś niemożliwa. Co to za wrzaski po nocy? Powariowaliście, czy co? O co chodzi? Przed chwilą usłyszałam hałas w tym pokoju. Wpadłam tutaj myśląc, że to złodzieje. Teraz widzę, że to panna Hania i pan Jakub. No i cóż? Twoja narzeczona i pan Jakub byli w tym ciemnym pokoju. A to doskonale. Co za śmieszne nieporozumienie. Chciałem jeszcze z Jakubem umówić pewną sprawę i kazałem mu czekać. I naraz ty, Marto, wchodzisz tutaj i myślisz, że to złodziej. Idźcie spać. To pochodzi z twojej egzaltacji. Teraz pojmujesz chyba sama, że niepodobna żyć z tobą pod jednym dachem. Karolku, zaklinam cię. Dobranoc. Więc, Jakubie, co chciałem powiedzieć? Oho, chętnie uwzględniam twoje życzenia. Możesz sobie natychmiast iść. Ona pójdzie ze mną. Kto? Hania. Nie rozumiem. Przecież wiesz, że panna Hania jest moją narzeczoną. Hania nie może być pańską narzeczoną, bo ona mnie kocha. Ona od dawna jest moją. Nie. Haniu, mów prawdę, na miłość boską prawdę. Nie, to nieprawda. Ja nigdy nie byłam twoją. A więc? Słyszysz? Dlaczego ją kompromitujesz? Bądź zdrowa. Voilà. To nieprawda. Teraz jesteśmy sami. Nie jestem śpiący. Może zagramy. Może zagramy. Żeby on tylko nie rozpowiedział tej historii. Nie. Bo nie chciałbym być śmieszny. On? Nigdy. Ludzie są wszyscy straszni. Wszyscy. Tylko ty jedna. Pięć, trzy. Trzy. Cztery. Cztery, dwa. Dwa. Sześć. Sześć, trzy. Trzy. Pięć. Pięć, pięć. Pięć. Dwa. Teatr Polskiego Radia przedstawił sztukę Tadeusza Rittnera Głupi Jakub. Reżyseria Rena Tomaszewska. Wykonawcy Alfred Łodziński, Seweryna Broniszówna, Janusz Łuszczewski, Janina Kreczmarowa, Tadeusz Bartosik, Zbigniew